Medycyna estetyczna cały czas się zmienia. Są różne trendy, dążymy do coraz większej naturalności w zabiegach medycyny estetycznej. I dlatego od pewnego czasu ten trend właśnie zmienia się w kierunku stymulatorów tkankowych, w kierunku naturalności, w kierunku wspierania i bodźcowania własnej skóry, tylko żeby się poprawiała, żeby tworzyła swój własny nowy kolagen. Dlatego coraz częściej odstawiamy kwas hialuronowy, ten najbardziej popularny do tej pory, a idziemy w kierunku stymulatorów tkankowych. O tym, czym są stymulatory i kiedy je wybierzemy, dowiecie się właśnie dzisiaj, słuchając tego filmiku. Stymulatory tkankowe. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co to jest. Preparatów, które mogą zastymulować naszą własną skórę, jest bardzo dużo. Powiem Wam za chwilkę, jakie to są głównie nazwy, czego możecie szukać. Na początku chciałabym Wam tylko powiedzieć, że w tych wszystkich stymulatorach głównie chodzi o to, żeby wprowadzić naszą skórę w taki kontrolowany stan zapalny po to, żeby komórki, które mają ten stan zapalny, powiedzmy, zniwelować, zaczęły produkować komórki, które później produkują kolagen. W każdym jednym stymulatorze generalnie głównie chodzi o to, że właśnie tym produktem końcowym, produktem wyjściowym jest nasz własny kolagen, a tym samym jest większa jakość skóry, większa elastyczność, jędrność i pogrubienie. Czyli dbamy o tą jakość. O to, żeby nie zmieniały nam się rysy twarzy, ale żeby poprawiała się struktura tej skóry. Żeby nam nie opadała, żeby nie tworzyły się zmarszczki, żeby wyglądała zdrowo, promieniście, żeby po prostu wyglądała młodziej. Ale właśnie, mamy dużo różnych preparatów, które możemy sobie uformować, powiedzmy, tak jakbym tutaj miała tablicę, że miałabym parę kolumn preparatów i powiedzmy, że wężykami, ten produkt końcowy na samym końcu jest jeden. Jest produkcja naszego własnego kolagenu. Te wszystkie preparaty, które sobie ustalimy tutaj w kolumience, mają różne działanie i różną drogę dojścia do tego produktu końcowego. Niektóre działają mocniej, niektóre działają słabiej, niektóre są dostosowane tylko dla jednych pacjentów, zarezerwowane dla jednych pacjentów, inne dla innych. I tutaj możemy wykorzystywać różną moc tych stymulatorów, ale generalnie produkt wyjściowy ma być ten sam, czyli produkcja kolagenu. Stymulatory tkankowe, przez to właśnie, że stymulują, tak jak ich sama nazwa wskazuje, stymulują naszą własną skórę, trochę ją pobudzają, sprawiają, żeby pracowała, żeby nie była taka leniwa i pobudzają ją na każdym etapie naszego życia. Odpowiednio dobrany stymulator jest w stanie znowu zastymulować zarówno skórę młodą, 20-letnią, jak i skórę starszą, na przykład 70-letnią. Tutaj musimy tylko dobrać odpowiedni właśnie produkt, odpowiednią moc stymulatora, żeby tą skórę, żeby zainicjować te wszystkie procesy naprawcze, procesy stymulujące. Ale tak jakby w teorii, zarówno młody organizm, jak i starszy organizm ma tą samą moc stymulacji. Tylko potrzeba większego bodźca dla osób starszych. No i dobra, tak mniej więcej wiemy, czym są stymulatory. Chciałabym też, żebyście wiedzieli, że stymulatory i ich jakby reakcja, ich działanie trwa dużo dłużej niż takie typowe starsze wypełnienie zmarszczek na przykład kwasem hialuronowym. Efekty kwasu hialuronowego utrzymują się w naszym organizmie około rok. Tyle mniej więcej utrzymuje się ten produkt w naszych tkankach, tyle mniej więcej potrzeba naszemu organizmowi, żeby zmetabolizować ten produkt i później tak jakby ten efekt się troszkę cofa, bo nie ma produktu, nie ma tego wypełnienia. W przypadku biostymulatorów efekt, który uzyskamy, trwa dużo dłużej, dlatego że kolagen, który wyprodukujemy, on się utrzymuje tyle, ile po prostu kolagen się utrzymuje normalnie. Czyli taki okres półtrwania to jest około nawet 20 lat.
Czy to znaczy, że taki stymulator wykonujemy raz na 20 lat? Nie. Nie dlatego, że pamiętajmy o tym, że nasze tkanki, nasza skóra się starzeje i to takie zabiegi nie sprawiają, że czas się zatrzymuje w miejscu i raz wykonany zabieg posłuży nam na te 20 lat, bo przez te następne lata tracimy swój własny kolagen, który mieliśmy wcześniej. Same tkanki się starzeją, dlatego cały czas potrzeba tego bodźcowania i stymulacji, ale nie jest to tak, że musimy to robić jakoś bardzo, bardzo często. I tutaj, tak jak Wam powiedziałam na początku, są stymulatory, które mają tą większą zdolność stymulacji, czyli są takie powiedzmy mocniejsze i są takie subtelniejsze, delikatniejsze. Te mocne musimy powtarzać zdecydowanie rzadziej. Te słabsze zdecydowanie częściej, dlatego że skóra potrzebuje nowych bodźców do tego, żeby się stymulować. Wiem, że często tutaj powtarzam słowo stymulacja, stymulatory, ale ciężko jest mi znaleźć synonim tej reakcji, a myślę, że wtedy wszyscy wiemy, o co chodzi. No dobra, to teraz przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o mocne stymulatory, przede wszystkim mamy ich 4. Najmocniejszy, który jest obecnie dostępny na rynku, to jest kwas polimlekowy. Kwas polimlekowy w przypadku powiedzmy rynku polskiego stosujemy przede wszystkim na policzek, na ten obszar, gdzie jest największa, powiedzmy, może być wiotkość, czyli ten obszar tutaj. U mnie tego za bardzo nie widać, ale najczęściej to widać u osób starszych, kiedy tutaj obszar na tej twarzy jest taki, powiedzmy, bardziej rozciągliwy, trochę taki jak ciastolina, że możemy tą skórę wyciągać i ten fałd skóry zostaje i nie wraca tak sprężyście jak u mnie na swoje właściwe miejsce. Przez to, jak tutaj skóra jest taka bardziej obwisła, ona zaczyna opadać, tworzą się tutaj takie chomiczki i widać ten brak jakości skóry. W przypadku kwasu polimlekowego podajemy ten preparat tutaj. A, jeszcze zapomniałam. Oprócz takiej właśnie skóry bardzo wiotkiej, starszej, niekiedy nawet też młodszej, po prostu też genetycznie mamy tę skórę bardziej wiotką, ten preparat jest super u osób aktywnych fizycznie, u osób z lipodystrofią, czyli z tym brakiem tkanki podskórnej w okolicy policzka, czyli na przykład u osób chorych na HIV, u maratończyków, osób, które bardzo intensywnie trenują i tej tkanki podskórnej tutaj nie mają i jest faktycznie takie zapadnięcie. Żeby nadbudować ten policzek, żeby wyglądać trochę bardziej zdrowo, kwas polimlekowy sprawdza się tutaj świetnie. Ten preparat ma największą zdolność do stymulacji, największą siłę do stymulacji. To są takie kryształki kwasu polimlekowego, które siedząc w skórze, tak jakby aktywują te całe procesy zapalne, procesy włóknienia w skórze, ale dzięki temu właśnie później uzyskujemy ten fajny efekt pogrubienia skóry. Ten efekt utrzymuje się nawet 2 lata. U osób starszych często nie wystarczy jeden zabieg, trzeba taki zabieg powtórzyć po około, powiedzmy, 6 tygodniach, 3 miesiącach, niekiedy drugi raz, czasami na takich cięższych przypadkach nawet 3 razy, ale później już ten efekt faktycznie zostaje nam na około 2-2,5 roku. Drugim takim mocnym stymulatorem tkankowym jest na przykład, czy nie na przykład, jest hydroksawatyd wapnia. Hydroksawatyd wapnia to znowu, to są takie kryształki, które możemy rozprowadzić po całej skórze twarzy, ale także szyi, dekoltu, czy całego ciała, żeby właśnie uzyskać ten efekt ujędrnienia. Przez to, że te kryształki znowu są w skórze, skóra tak jakby się owłóknia na nich, czyli tworzy powiedzmy taką swoją perełkę i dzięki temu znowu zyskujemy tą jakość skóry, zyskujemy to pogrubienie skóry. W przypadku twarzy dodatkowym atutem tego stymulatora jest taki delikatny efekt liftingu. Tylko znowu, to jest delikatny efekt delikatnego uniesienia. To nie jest wypełnienie tkanek, to nie jest typowa objętość, to nie jest typowy wypełniacz, to jest przede wszystkim stymulacja, stymulator tkankowy, czyli na efekty czekamy. Czekamy, żeby ta skóra zaczęła produkować nam te komórki, które później produkują kolagen i czekamy na to około 4 do 6 tygodni. Taki hydroksawatyd wapnia w przypadku twarzy, w przypadku
takich jeszcze mniejszej, powiedzmy, utraty tej jakości skóry, wystarcza nam jeden zabieg na półtora roku. W przypadkach, powiedzmy, troszkę gorszych, kiedy pacjent przychodzi pierwszy raz już w wieku dojrzalszym, taki zabieg trzeba powtórzyć po około 3 miesiącach, ale z reguły to jest taki jeden raz na jeden rok. W przypadku ciała tutaj jednak ten zabieg należy powtórzyć drugi raz po około 6 tygodniach czy 3 miesiącach, w takim mniej więcej okresie czasu, żeby ten efekt był większy, żeby ta stymulacja była lepsza. I to był stymulator numer 2. Stymulator numer 3. Lasery. Lasery naprawdę mają bardzo dużą zdolność do stymulacji. Często jest to zabieg, który uważamy za bardzo łagodny, ale naprawdę jest w stanie bardzo fajnie pobudzić naszą skórę do tego, żeby się odnawiała, odradzała, żeby tworzyła ten swój własny kolagen. Dlatego na przykład używamy go także używam tych laserów przy redukcji blizn, przy redukcji roztępu, przy redukcji drobnych zmarszczek. Możemy tutaj właśnie tą skórę zastymulować. Lasery są super na przykład na okolice oka. Tam, gdzie nie możemy podać za dużo ilości preparatów, tam użyjemy lasera i już po kilku tygodniach, po serii zabiegów, zawsze po serii zabiegów, możemy uzyskać ten wspaniały efekt zwiększenia, poprawienia jakości tej skóry. Czwarty mocny stymulator to są nici. Tutaj w sumie te nici i ten czwarty stymulator trochę się pokrywa z stymulatorem pierwszym, czyli kwasem polimlekowym, dlatego że te nici, które są najmocniejsze, najbardziej stymulujące, one właśnie rozpuszczając się w skórze, wydzielają kwas polimlekowy. Czyli w zasadzie nawiązujemy do tego punktu numer jeden, do tego produktu, substancji numer jeden, bo nici same z siebie działają właśnie w sposób dwojaki. Po pierwsze, w sposób fizyczny. Naciągają nam tę skórę, dają ten efekt liftingu przez to, że mają haczyki i mogą nam tę skórę naciągnąć, a po drugie, rozpuszczając się w skórze, wycierają właśnie kwas polimlekowy, który znowu stymuluje i pobudza naszą skórę. Czyli znowu wszystko prowadzi do tego jednego efektu stymulacji i produkcji kolagenu. Oprócz tych takich czterech najmocniejszych stymulatorów, mamy na rynku dostępnych i coraz bardziej popularnych całą listę takich, powiedzmy, słabszych, ale niekoniecznie gorszych stymulatorów. Te mocniejsze stymulatory działają w tkankach podskórnych, działają głęboko w skórze właściwej, natomiast te, powiedzmy, słabsze działają podajemy trochę płycej, przez co bardziej rewitalizują tą strukturę skóry, działają tak bardziej na ten wygląd na pierwszy rzut oka, tak bym powiedziała. I teraz już coraz więcej jest produktów, które nas stymulują, które mają za zadanie pobudzić naszą skórę do tego, żeby się sama odżywiała, rewitalizowała. I to są na przykład teraz bardzo modne polinukleotydy czy kolagen. W przypadku polinukleotydów czy kolagenu zabiegi musimy powtórzyć częściej, czyli na przykład co 2-3 tygodnie, niektóre co miesiąc. Wszystko zależy od konkretnej nazwy produktu. I taka seria zabiegów to są 3-4 zabiegi. Czyli na początku potrzeba trochę więcej czasu, żeby ten efekt końcowy uzyskać. Ale tak jak Wam mówię, to jest działanie na różnych głębokościach w skórze. Często bardzo dobrze jest pomieszać te mocne stymulatory z tymi troszkę słabszymi, dzięki czemu efekt będzie pełniejszy, dzięki czemu efekt będzie na dłużej, dzięki czemu ten efekt będzie taki bardziej spójny. Wspomniałam wcześniej tak mimochodem o różnicy między stymulatorami tkankowymi a kwasem hialuronowym. Chciałabym tutaj podkreślić tę różnicę jeszcze raz. Kwas hialuronowy jest substancją naprawdę bardzo fajną. W niektórych przypadkach niezbędną, na razie nie do zastąpienia. Czyli na przykład w sytuacji powiększenia ust. Tam nie mamy za bardzo innej alternatywy niż kwas hialuronowy i tutaj też, powiedzmy, jeszcze jej nie szukamy, dlatego że przy powiększaniu ust chodzi nam o to, żeby właśnie je powiększyć, żeby dodać tej objętości. W przypadku twarzy i medycyny estetycznej stricte anti-aging
teraz odchodzimy od dodawania tej objętości, co możemy właśnie uzyskać kwasem hialuronowym, a właśnie przechodzimy do tej stymulacji, do tego działania profilaktycznego, działania przeciwstarzeniowego, po to, żeby tą skórę jak najbardziej pobudzać, żeby wyglądać jak najbardziej naturalnie, żeby nie zmieniać kształtów twarzy, objętości i rysów twarzy. W przypadku kwasu hialuronowego on dodaje nam tak typowo objętość. Czyli jak mamy ubytek w tkance podskórnej, jest super, bo tym kwasem możemy ten ubytek załatać. Jednak w przypadku medycyny estetycznej, nawet jeśli są jakieś drobne ubytki, przy podaniu stymulatora i cierpliwości, jeśli poczekamy na ten efekt, parę tygodni, parę miesięcy, ten ubytek nie będzie wypełniony tak, powiedzmy, na równo, nie będzie taki zalany, ale efekt będzie naprawdę fajny, będzie naprawdę naturalny i myślę, że na te efekty warto poczekać. W przypadku kwasu hialuronowego ten efekt wypełnienia i polepszenia tej metamorfozy jest widoczny od razu, ale to jest efekt na chwilę. To jest takie załatanie dziury, a nie wylanie nowego asfaltu na nowo. A jak wszyscy wiemy, na drodze lepiej nam się jeździ, kiedy jest remont, kiedy jest asfalt wymieniony, a nie kiedy jest załatana dziura, bo po pewnym czasie ta dziura znowu tam będzie. Znowu trzeba będzie ją łatać i te efekty będziemy kumulować u łatania, a chodzi o to, żeby ten asfalt wymienić, bo wtedy wszystkim jest lepiej. Mam nadzieję, że po tym dzisiejszym filmiku trochę wzbudziłam Waszą ciekawość na temat stymulatorów tkankowych i otworzyłam Wam oczy na to, że medycyna estetyczna to jest medycyna anti-aging, medycyna profilaktyczna, przeciwstarzeniowa i mamy cały szereg i wachlarz możliwości, żeby tą skórę zastymulować i uzyskać piękne efekty młodej, odświeżonej skóry bez wypełnienia.